Siemaneczko, w 16 części Let's Play Bioshock Infinite. Wróć do warsztatu, kolejna wyrwa sprawiła, że no nie ma tutaj tego sprzętu, tylko mamy nowe cacuszko w naszych łapach, ale no na górze dochodzą jakieś dźwięki wielkiej burdy, zamieszki, rozruby. Ja coś tam przegapiłem? Czekajcie, wytrychy, a to jest akurat warto było wrócić po to. Dobra, chodźmy, chodźmy. W poprzednim odcinku była walna bitwa, walna. No tak, czyli broń produkuje się w najlepsze. Dobra, kolejna wyrwa, kolejne kurwa zamieszanie. O, shit, tu już widzę, że konsekwencje są mega poważne. You ever see a forest at the beginning of a fire? For the first flame, you see them possums and squirrels running through the trees. They know what's coming. But the fat bears with their bellies full of honey, well, you can't hardly wake them up from their comfortable hibernation. We're going to Emporium, and then we gonna see what it takes to rouse them from their slumber. Daisy's moved these people. Things can change, Parker, and we can be a part of it. I don't want to be a part of it. Once we get our airship, we'll be well shut in this place. Tak, jak najszybciej. Posłuchaj mnie, naprawdę. To będzie najlepsza opcja, zaufaj mi. Już i tak jesteśmy umoczeni w to na maksa. Co to jest za kurwa jakaś kula? Okej. Dobra, wychodzimy stąd jak najbardziej. I jesteśmy, checkpoint. Okej. Dobra. Spróbujmy się odnaleźć w sytuacji. Co warsztatu rusznikarza. A może po prostu przebiegniemy? Myślicie, że to dobra opcja? Dobra. Tu się nie zastanawiajmy, tylko lecimy. Zobaczymy. Unikajmy strzałów. Może się uda nawet w miarę jakoś przepłynąć. Ej, chyba naszego trochę ściągnąłem. Ciekawie... Kurwa mać. Ej, wypad! Wypad, 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 wypad. Ciekawie strzela ta broń. Dobra. No może wrócimy do tej? Kwestia przyzwyczajenia. Pięknie, ale mi się podoba to porażenie. Dobra. Przeładujmy. Ale idziemy w dobrym kierunku. Przynajmniej tyle. Zobaczmy, co się tutaj da. Po prostu spieprzajmy. Dobra. Mamy checkpoint. Aha. Nasz? Znaczy nasz. You Booker DeWitt, the hero of the Vox. What the hell are they talking about? Look at that poster. In this world, you're a hero. I remember I led the Vox. Slate and I burned down the Hall of Heroes. Booker, your nose. O kurwa. Hard to think. Two memories in the same place. Booker, come back to me. We're going to find Daisy Fitzroy. Dobra, to dopiero się robi skomplikowanie. Let's go. Dowodziliśmy kiedyś nimi? Coś mi umknęło, czy pierwszy raz się o tym dowiadujemy? Coś tu było? Dobra, mniejsza, chodźmy. Czy oni się poddawali? Czy po prostu czekali, aż bliżej podejdę? Możliwe.
To nie zmienia faktu, że musimy napierać. Oddał życie. Wow. Wow. Uciekajmy z tego chaosu. Uciekajmy z tego. Siadaj tutaj. Tak. Uciekajmy stąd. O, w mordę. Dlatego no tak, krew z nosa, bo... Przecież oddałem życie. Tak. The only difference between Comstock and Fitzroy is how you spell the name. O, może mieć dużo racji. Może mieć dużo racji. Okej. A tutaj też chaos. No sądzę po dźwiękach jak najbardziej. Dobra. Shit. Oh shit. Czekajcie, do tego biura możemy się teraz dostać? Możemy! Nie, tego nie potrzebuję. Co to jest za cholerstwo? Szarża. Co to nam daje? Coś nowego? Sprawdźmy. Może być mocne. Fajnie to przedstawili, te animacje. Dobra. Aha. Okej. Dobra. A, muszę być blisko przeciwnika. Spoko, tylko jedna rzecz mnie ciekawi. Tak, chcę zrobić w ten sposób. Dobra. Teraz będziemy testować. Okej. Dobra. Widzę w tym pewien potencjał. O kurwa. Daj. Dobra. Kurwa. Stoję i czekam, aż mnie chyba... Dobra, wypadł. Okej, cholerniku. Chętnie. Chociaż to może nie jest najlepszy moment na kasę, ale... Czemu nie? Wiem, że musimy iść tam, ale tu dalej jest pozamykane. A czy na te... Dobra, granatnik. Nie, myślałem, że może mieć coś ekstra, coś nowego. Checkpoint. Dobra. Co my tutaj chcemy... No nie, nic z tych rzeczy mnie nie interesuje kompletnie. Amunicja. Amunicja do szczekacza. Ile mam? No można troszkę więcej kupić. Chociaż bardziej mi zależy na tej amunicji. A nie, tu pełny? Tak mały, taki... Tak mało? Taki mały magazynek jest tylko? No to nie, to weźmy sobie tutaj na full, no. No dobra. I tyle. Dawaj, odpalamy to. Pewnie. I don't know if I brought us to a world where the Vox had weapons. Or I created one. Właśnie. Tak jak mówiłem, nie do końca ogarniam to. Te wyrwy. Są inne rzeczywistości, takie multiversum, nie? Tak to można zrozumieć. Dobra, wszędzie jest rozpierdol. Na całego. Okej. Tylko nie pamiętam jak... Gdzie... Czekajcie. Dobra. A, warsztat był tam po lewej. Dobra.
Pięknie. Mogę walić. O, walić go po prostu. Przesuwajmy się do przodu systematycznie. Rozwalmy to. Dobra. Ładnie. Teraz musimy się tam jakoś dostać. A co my tu mamy? Nie do końca. Miałeś coś ciekawego. Zwiększa obrażenia. Ale wszystko do takich klasyków. Dobra, to tak średnio też. Zawsze się przyda monetka. A ciekawe, czy te czerwone... wiecie, te bronie, czy one też będziemy mogli je ulepszać? Czy to są bronie z innego wymiaru, czy to są bronie tych voxów, czy... To jest jeszcze kwestia tego. Dobra, żebym nie zgubił się, gdzie jest ten warsztat. Okej, okay, checkpoint. Rozpierdol, nagranie. A to są oni, o Jezus! Elizabeth. They're dead, Booker. Come on, let's leave this place. Let's go to the factory and get our airship. Cholera. This isn't our responsibility. None of it. You just opened a door to this world and we stepped through. Are you sure, Booker? Tak. Bring us to a world where Chenlin was alive, or... Jestem tego pewien. Nie zadręczaj się. My little trick was a form of wish fulfillment. Nie zadręczaj się tym. Dobra, mamy jakieś nagranie. Do it. Looks like I got a friend in town after all. Shit. Sleet. He's fell in with these Vox Populi. And for irregulars, I will say, they're loaded for bear. Problem is, I gotta help them with their damn revolution first. Then we take Comstock House by storm. I do that. Czekajcie, muszę sobie, żeby bardziej się wczuć, co on mówi. Chcę widzieć tekst. Jeszcze bardziej mi to namieszało. Dobra. A tutaj co jest grane? Może odsuńmy się. Okej. Kurwa, żeby nasz okręt nie spłonął czasem. Bardzo chętnie. Dobra, otwierajcie to dalej. Tak, to mogą być ich bronie, bo zobaczcie, też mają taką czerwoną kolorystykę, nie? Dobra, idźcie na pierwszy ogień, panowie. Jestem tuż za wami. Śmiało, śmiało. Śmiało, śmiało. Zestawy medyczne niekoniecznie. Dobra, ładnie. Padł, pięknie. Duży odrzut, za duży odrzut. Kurde, przydałoby się ulepszyć, żeby nie miała takiego odrzutu i byłaby akceptowalna. Oż, dobra. Czaję bazę. Może... Nie, zestaw medyczny może niekoniecznie. Przerzućmy się. Mamy pól. Osłonę. Albo nie. Dawaj. Tak, dawaj to. To się bardziej przyda. Dobra. Okej. Jestem ciekaw, jak to się na niego sprawdzi. Pięknie. Dobra. Mhm.
wybuch sobie, okej. Walcie się. Dobra, przeładujmy. Oj, nie chciałem. Nie chciałem naszego. Sorry. No jeszcze wyłażą? Uważajcie trochę, panowie, z tym wszystkim. Ostre zamieszanie tutaj jest. No ta amunicja. Oh shit! Bombardowania to się tu nie spodziewałem. Zapewne tak, zniszcz sterowiec. Co to za jakieś dziwne pomieszczenie? Dobra. Tylko czekajcie. Co wyjdzie z tej wstęgi? To musimy się zahaczyć na górze pewnie. Dobra. Come on, wyżej, 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 śmiało, tak jest. Nie, nie, na razie tu nie chcę skakać. Aj, mogłem przeciwnika spać. Dobra. Wypad. Dobra. No wychyl łeb. Dobra, pięknie. Strzelimy sobie. Przeładujemy. Dobra. Jak już jesteśmy na statku, to już jest dobrze. A tam jest pełno tych szumowin. A poradzimy sobie, może weźmiemy sobie automat. Pięknie, ooo! Shit! Dobra, spróbuj tego. Wypad, pięknie. Koniec amunicji. Tak, tak, wiem. Nope. Na pewno nie. Pierdziel się. Tak, 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 bierz, 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 bierz. Może muszę do... A, muszę to aktywować, no tak. Dobra, dobra. Mhm. Now to get off this thing. Shit, teraz wypadałoby szybko stąd spieprzać. Dobra, ten broń może kiedy indziej. Kurwa, gdzie ja mam tu możliwość, żeby jakoś fajnie zeskoczyć? Halo? To nie jest chyba najlepszy motyw, nie? Nie, jest! Jezus! Prosto w to śmigło. Przepraszam. Chciałem obok zaskoczyć. Mhm. Tak jest. Dobra. Ej, nie zerknąłem, czy ten okręt jakoś się kozacko rozbił. Chyba tak, nie? Dobra, skupiłem się na tym, żeby przetrwać. Przetrwaliśmy. O, w tym chaosie. Dobra. Tak. Jasne. Okej. Mamy checkpoint. Dobra. Szczęście sojusznicy. Kurde. Akurat mają mnóstwo amunicji do tego, co nie potrzebuję teraz. Dobra. Chodźmy dalej, napierajmy. Pięknie.
Dobra, auć! Wypad! No ty gnoju! Dobra. Nie, nie chcę tutaj na nic zamieniać. Chwilowo. Jaką maskę założył. Może mieć amunicji sporo, ale tutaj nic nie ma. Daisy said she was coming here for Fink. We need to take that elevator up. Bet it leads to Fink's office. Na bank. Dobra, to wezmę, to by już nie będzie potrzebne. Przy nich jest sól, ale oni nie potrafią chyba korzystać, nie? Z takich zdolności. Reanimowani przez ciebie mają większą ilość zdrowia. Ja potrafię robić takie rzeczy? Oh shit, a co mam? No to nie, to po prostu sobie to weźmiemy. Ale nie chcę tego zakładać. Nawet nie wiedziałem, że mogę reanimować tu kogoś. No spoko. Dobra, bierzemy. Poczekaj, skarbie, zaraz tam. Nie, dobra. Nic tu już konkretnego nie ma. Wjeżdżamy na górę. Tak jest. Jakieś przemyślenia? Nie szczególnie chyba. Okej. Fabryka soli. Wieliczka? Nie. A to co to jest na tych kółkach? Nie kojarzę tego. A nie, to jest chyba coś z zasilaniem, nie? Jokeje? Just right for each other, aren't they? Who? Fitzroy and Comstock. Pewnie tak. May Lin? Mr. Lin? My God, I was so set on getting to Paris. I didn't really think that... You couldn't have known this would happen. I had a role in this catastrophe. If you want to pretend that we're purely innocents in this, then that's your prerogative, but... Ach, cholera. Hello? Fink? I saw you die, Booker. Saw with my own eyes. Fitzroy. Listen, I got you your guns. I'm here for my airship. But my Booker DeWitt died for the Vox Populi. You either an imposter or a ghost. My Booker DeWitt was a hero to the cause, a story to tell your children. You just complicate the narrative. Cholera jasna. Aj, dobra, na szczęście mamy checkpoint. Czyżby przestali być przyjaciółmi? Jakie macie podejście do mnie? No to już... Takie jak myślałem właśnie. Takie jak myślałem. Idź do fabryki, odzyskaj okręt pierwsza dama. Świetnie, kurwa. Świetnie. Zamienił, kurde, stryjek siekierkę na kijek. Dobra, nic, ale będziemy się borykać z tą decyzją w przyszłym odcinku. O, to sobie weźmiemy, dobra. Także co, wpadajcie do opisu, trzymajcie się i na razie.